Putin przemawiał w polskich domach moimi słowami i moim głosem. I gdyby się mnie zapytać, kim jestem, to chyba już nie potrafiłbym odpowiedzieć. Zawsze bardzo mocno wchodzę w temat, o którym piszę. Tak naprawdę, odkąd się dowiedziałem, że wychodzi gra Stalker z tym logo, odkąd potem się dowiedziałem w granicach 2010-2011 roku, że są książki Stalker, to strasznie chciałem jakąś taką książkę ze Stalkera przeczytać po polsku. Ja je czytałem po rosyjsku i mówiłem, dlaczego tego nikt nie przetłumaczy? Dlaczego nikt tych książek nie weźmie, nie przerzuci je na polski, nie zrobi z tego polskiej serii? No i tak czekałem i czekałem i czekałem i w końcu doszedłem do wniosku, no nikt tego nie zrobi za mnie. Muszę to zrobić sam. Sztywny chyba jest w ogóle najbardziej pokręconą książką, jaką napisałem i mam nadzieję, że najbardziej pokręconą książką, jaką kiedykolwiek napiszę, bo nie chciałbym wchodzić już w to głębiej, bo to zaczęło się robić toksyczne w pewnej chwili, ale tak, Sztywny jest książką, którą dałem radę napisać ani razu nie angażując do tego mózgu. Po premierze Sztywnego potrzebowałem 2 tygodni odwyku, żeby przestać słuchać ruskiego rapu i ruskiego techno. Teraz dałem radę się znowu przełączyć pełnowymiarowo na black metal, bo ja w ogóle jestem starym black metalem. I jest mi z tym dobrze, ale wiem, że gdybym przypadkiem pomylił płyty i znowu wsunął ruskiego hardbassa, to szybko by poszło. Leżę sobie na dnie studzienki kanalizacyjnej i krwawię z rany postrzałowej w brzuch. A potem, jak ktoś lubi spoilery, to Sztywny umiera już na drugiej stronie, mniej więcej w połowie. Trylogia stalkerska jest o miszce, stalkerze, typowym samotniku, mizantropie, człowieku, który ucieka od wszystkich, a jednocześnie nijak nie może od nich uciec, no bo jak ucieknie zupełnie, to nie ma tłumu, z którego może się wyróżniać, który kiedyś, x lat temu, był korpolutkiem tutaj u nas w Warszawie, po czym pewnego dnia po prostu nie zamknął mieszkania, sprzedał, rzucił wszystko, co miał, zostawił i wyjechał na wschód, żeby pójść do zony. Taki no typowy przykład, prawda, współczesnego pustelnika, eremity, człowieka, który porzuca świat, żeby znaleźć coś więcej, wartości duchowe. Natomiast Sztywny jest zupełnie o czym innym, bo Sztywny jest o człowieku, który tego nawet nigdy nie szukał, nigdy się tym nie przejmował. Sztywny, gdyby mógł, to do tego mieszkania zostawionego przez Mitcha by się na dziko wprowadził, zrobił tam gigantyczną imprezę, a na koniec by to wszystko podpalił i wysadził w powietrze. I jeszcze by potem o tym wszystkim opowiadał i by był z tego dumny, bo Sztywny jest zwykłym bandytą. Jest bandytą ciekawym, bo nie uważającym się za bandytę, czyli takim w zasadzie rzezimieszkiem, częściowo z wyboru, częściowo z przeznaczenia, typowym takim drobnym drapieżnikiem miejskim. Czasami chodzę w szpeju, czasami się ubieram na przykład w ruską kurtę mundurową i patrzę, jak na mnie się będą oglądać ludzie na ulicy, a czasami chodzę w garniturze, bo tu pod spodem mam garnitur. Bo jestem tak naprawdę prosto z roboty i prosto do roboty, tutaj w księgarni Matrasa na rozmowie o Sztywnym w księgarni. Na co dzień jestem tłumaczem, tak. Tłumaczem ustnym, konferencyjnym, symultanicznym, również telewizyjnym, praktycznie przez cały ubiegły rok w trakcie tego wszystkiego, co działo się na Ukrainie, na Donbasie i na Krymie. Putin przemawiał w polskich domach moimi słowami i moim głosem. No jest to swego rodzaju wyróżnienie i no swego rodzaju jednak stygmatyzacja. Kiedy ludzie, rozmawiasz z kimś, a człowiek mówi, czy ja pana gdzieś nie słyszałem? Ja mówię, tak, może jak Putin przemawiał, prawda? Więc jest to trochę dziwne. Poza tym, że jestem tłumaczem ustnym, jestem też tłumaczem pisemnym, to znaczy dla części moich klientów, z którymi pracuję na co dzień, robię też tłumaczenia pisemne. Poza tym tłumaczę też książki, serię Stalker i serię Survarium, wydawane przez Fabrykę Słów, a poza tym piszę też książki. Trochę tego jest i gdyby się mnie zapytać, kim jestem, to chyba już nie potrafiłbym odpowiedzieć po tych 2 latach. Wolałem pisać o tym, co widzę w swoich marzeniach. Bo w ten sposób mogę stworzyć wystarczająco sugestywny obraz dla czytelnika, który też razem ze mną idzie po ziemi utraconej, no której nie ma w pewnym sensie.
bo siłą rzeczy jest to fantastyka naukowa, to nie jest faktografia. Nie mamy pisać o tym, co było, tylko mamy pisać o tym, jak było. Zawsze bardzo mocno wchodzę w temat, o którym piszę, poniekąd się nim staję. Przy Stalkerze bardzo mocno kompletowałem wyposażenie stalkerskie, militarystykę wschodnią. Teraz zaczynam zbierać szpej do sylwetki szturmowca okopowego przełomu 17-18 roku. I muszę przyznać, że jest to fajny temat. Ja się bardzo dobrze czuję w takich miejscach jak tutaj, gdzie wiem, że wokół mnie jest papier, że wokół mnie jest jakaś niezliczona ilość historii, które tylko czekają na to, żeby je otworzyć i się w niej zagłębić.